Cześć, jesteśmy na nas w kolejnym odcinku serii Randomów, gdzie będziemy grać w High Octane Drift, więc zaczynajmy. W kolejnym odcinku z serii randomowo dzisiaj będziemy grać w grę High Octane Drift. Jak mówiłem na początku, myślę, że on się teraz podoba takie zrobienie początku. Teraz będę bardziej próbował montować te filmy i tak, jeżeli nie wiecie o co chodzi, w tej grze już na pewno słyszeliście po nazwie High Octane Drift, czyli tutaj driftujemy, tak, jest to gra wyścigowa, driftujemy tu przeciwko innym graczom. Powiem wam, że jest całkiem trudne, ja nie jestem jakoś mistrzem driftów i gier wyścigowych, ponieważ ja nie gram aż tak dużo w gry wyścigowe, jak moi niektórzy znają, na przykład Cornel, którego bardzo pozdrawiam. I jakoś nie ogarniam wszystkiego w tej grze dokładnie. Jest całkiem trudna, jakoś na razie przegrałem jeden wyścig przeciwko innemu graczowi, znaczy on miał prawie 1 000 000 punktów, ja miałem chyba 300 tysięcy coś takiego, więc ludzie ogarniają po prostu, a ja tego aż tak nie ogarniam, więc mamy tu nasze auto, początek jest fajny, takim zajebistym autkiem się jeździ i tak po prostu tutaj możemy, mamy swoje własne auto, możemy inne też auta kupywać, czy ja na razie chyba nie mogę nic, znaczy cars, no ja na razie chyba nie mogę. Co to jest? Jeszcze nie wszystkich opcji sprawdzałem. Więc god damn. Dobra, ale wróćmy. Tu pewnie można kupić inne auto. Tak, tutaj cars stock, czyli normalne auta. Takie jeszcze nie przerobione. Tu już można na przykład kupić stringowane auto, na przykład tutaj. Mazda, tu Evo i różne, wow, ten jest zajebisty, wow, moja BRZ-ka, tak samo miałem w tym, w Need for Speedzie, what the fuck, Camaro takie, god damn, tutaj są jeszcze jakieś ekskluzywne, a tu nie ma żadnych i Workshop, też nie ma żadnych, też można kupić tu kity, do silnika, platformy i transmisji i tutaj może różne rzeczy, można koła zmieniać, wszystko, po prostu możecie sobie zrobić swoje perfekcyjne auto. Tutaj gdzie moja kamera jest taka waluta, którą się codziennie dostaje, jeżeli codziennie się logujemy, że dostajemy walutę i też się dostaje walutę po prostu za robienie wyścigów. Tutaj na przykład to jest stokowe, tutaj już na przykład są takie lepsze. I czym inny kolor, czym tym są lepsze rzeczy, tutaj też widzicie, pokazuje jak ciężkie jest auto. Wszystko, więc bardzo, bardzo fajnie gierka według mnie zrobiona. Taka dla fanów, którzy lubią po prostu się ścigać i po prostu nie mają co robić, więc grają w takie gry i bardzo ich interesują auta. Będą dużo w to grać, na przykład wiem, chyba Cornel trochę w to grał. Body kits, na przykład te auto nie ma żadnego, tutaj światła i wszystko. Tutaj są tryby practice. Muzyki nie słychać. A nie, to jest coś innego. A, grafika. Jest practice, gdzie można potrenować, jest rivals, to jest przeciwko innym graczom. Eventy jakieś i fun stuff, to nie wiem co to jest. Free roam i jakieś infection. To można do ludzi po prostu. A, to jest jakie mapy i właśnie jak się nazywa serwer, na przykład dołączymy teraz na free roam do kogoś i zobaczymy jak to jest. Oni tutaj widzę. Więc mapa się załadowała, jak widzicie jest już o wiele inna mapa niż wcześniej. To jest moje autko. I można sobie freedom prowadzić, nie wiem czy dużo ludzi gra w tą grę. Ja na pewno nie będę w nią aż tak dużo grał, ja wiem, tylko sobie pobrałem tako na odcinek z randomowo. Jak ja mam inne gry po prostu do
do grania, jakoś nie jestem dobry w driftowaniu. Jakoś tylko jak ten początek nagrywałem, to próbowałem jakoś dobrze driftować. No to jakaś mała taka mapka. I ten Infection jest coś takiego, nie wiem co to dokładnie jest. I tak, w grze chodzi po prostu o driftowanie i bycie jak najlepszy w driftowaniu. Bo bycie jak najlepszym. Oczywiście, jak to w każdej takiej grze, jak widzicie, mi za dobrze nie idzie. Więc nie hejtujcie. Ale myślę, że na pewno wielu osobom ta gra przypadnie do gustu. Właśnie ona jest tak zrobiona bardziej pod widzę realistykę. Tu wszystko możecie w aucie ulepszyć, żeby było jak najlepsze do driftów. Jak widzicie, teraz w ogóle zwaliłem to. Też chyba można skrzynię manualną ustawić, jak dam na automatycznej. Więc tak typowo, jak ja, na przykład wyjdźmy sobie. Te auto samo się rozpędzało, jak nie wiadomo co. Więc jest to na pewno coś, co ludziom się spodoba. Rivals, to grać przeciwko innym graczom. Zagrajmy chociaż Tandem Lab, Twin Drift, Find Rival and Play. Zagramy jeszcze jeden taki i to będzie jak coś na tyle. Nie chcę się bardziej uśmieszać tym, jak jeżdżę. Lecz tak. Po prostu chciałem sobie tą gierkę sprawdzić. O, teraz my jesteśmy tym pierwszym. Tutaj się jedzie dwie osoby i po prostu osoba, która jedzie za nami, jeżeli będziemy jechać razem obok siebie, tak jak tam, gdzie moja kamerka zakrywa, jest takie pokazane, to będziemy zdobywać więcej punktów, bo wtedy jedziemy w grupie, więc wtedy się oczywiście zbiera więcej punktów. Będą takie same misje były na przykład w Need for Speedzie. Ło, tutaj w ogóle zwaliłem. Były takie misje w Need for Speedzie, że była po prostu grupa i trzeba było jechać w tej grupie, żeby zdobywać po prostu jeszcze większy licznik driftów, ale jak już nie jechałeś w grupie, to ło, to już nie zdobywałeś żadnych punktów, więc to był jedyny minus. A tutaj zdobywamy ogólnie nawet jak nie jedziemy w grupie. Przepraszam was bardzo za moją jazdę, ale jak mówiłem, nie jestem mistrzem driftów. I jestem taki sobie, ten typek na pewno będzie miał więcej punktów od nas. Halo, halo. Możesz się przestać obracać. Tak, będzie Max, nie ogarniasz, że tu trzeba mocniej, nie możesz tak szybko jechać. Ale są na pewno mistrzowie w tą grę. No widzicie, prawie nic nie zrobiłem. Na pewno są mistrzowie, którzy tak pewnie tutaj driftują, że... Oh my god! Wiecie o co mi chodzi? Takie oh my god! Chyba wiem o co... Chyba wiecie o co mi chodzi. Więc słabo nam idzie, nie mamy dużo punktów zebranych. Szkoda, że nie nagrałem wam tego początku filmu, tego takiego, gdzie driftuję. Tam za pierwszym razem jak się jechało, bo tam było wiele fajniejszym autkiem. Nie pamiętam już jakie to było dokładnie auto. Nie przyjrzałem się za bardzo. Więc szkoda, było o wiele fajniej wyglądało. Dobra, my skończyliśmy, czekam na drugą osobę. I teraz my będziemy jego followować, jechać za nim. Ten typ chyba też za bardzo nie ogarnia tej gry, więc jak widzicie, trzeba naprawdę ogarniać to. Jak widzieliście, typek miał o wiele, wiele więcej ode mnie punktów, więc normalne u mnie. A nie, to chyba ja miałem więcej od niego. No i teraz po prostu jego followujemy. Na prawo stoi nam ile metrów on jest od nas. I żebyśmy obok niego jechali. Czy pewnie gdybym powiem wam, jeżeli zaczniecie w to grać więcej, to zaczniecie ogarniać tą fizykę tych aut i tego całego driftowania. Ja dopiero gram w tą grę może z 20 minut. Tak razem z nagrywaniem. Bo jak chwilę grałem samemu przed rozpoczęciem nagrywania
Więc życzę wam się oczywiście odcinek spodoba. W komentarzu piszcie mi pomysły na kolejne odcinki z randomowo. Cholera, miałem taką ładną liczbę tam uzbierano punktów, widzieliście? To był piękny drift. Ale oczywiście musiałem go zepsuć walnięciem. Czyli tutaj widzę też, jak właśnie możecie uzbierać dużą liczbę po prostu i przywalicie w ścianę. To jest chyba najgorsza rzecz, jaka jest w takich grach, że uzbieracie ładny skor, na przykład 20, na przykład tak jak czasem mi się zdarzało w innych grach, 50 tysięcy punktów, tam licznik razy nie wiadomo ile, i już tacy jesteście, o tak, i teraz tylko tak, i mak, proszę jedź prosto, żeby nie przywalić w ścianę, żeby nic się nie stało, i wtedy walicie w ścianę i skor wam się usuwa. Więc ty, skończyliśmy, oby ten typek zaraz u nas dojechał. Final score. No, on ma na pewno więcej punktów niż my. Tak, pokonał nas o 10 tysięcy punktów. No, gdyby tamto mi się nie zepsuło, to ja bym go pokonał. Więc tutaj też się lucky cardy dostaje, czyli otwieramy i... O, paliwo dostaliśmy. Więc tak, ludzie, myślę, że wam się odcinek spodobał. Czyli tak, stawcie oczy w górę. U, level trzeci. Okej, okay, race results. Więc no, z premium oczywiście byśmy dostali więcej, ile zniszczyliśmy nasze opony, bo też już zabiera opony i paliwa. Więc mówi dla was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku serii randomowo i na razie.